W tym filmie pokażę kamerę inspekcyjną Wi-Fi, dzięki której zajrzycie w każde, nawet trudno dostępne miejsce, takie jak rury kanalizacyjne czy urządzenia elektryczne. Jest to produkt firmy Mediatek o symbolu MT4099. Kamera jest pyło- i wodoodporna o stopniu ochrony IP67. Obraz o rozdzielczości HD może być przesyłany na urządzenia mobilne, jak też i na komputery z systemem Windows. Zawartość opakowania: moduł Wi-Fi, przyłączymy do niego kamerę oraz zasilanie. Dzięki modułowi będziemy mogli bezprzewodowo oglądać obraz na smartfonie czy komputerze. Akcesoria: jest tam lusterko, które daje obraz pod kątem 90 stopni. Jest też magnes oraz haczyk, a także obręcz do zamocowania tych akcesoriów. Kamera z długim 5-metrowym przewodem, przyssawki do modułu oraz przewód do ładowania. I została jeszcze instrukcja obsługi. Kamera posiada długi 5-metrowy przewód, na końcu którego jest wtyczka, a po drodze mamy jeszcze specjalny moduł do regulacji oświetlenia, ponieważ na kamerze znajdują się diody, które umożliwiają nam podgląd różnych rzeczy w ciemności. Przyssawki mocujemy na module Wi-Fi. Będziemy mogli w ten sposób gdzieś go zamocować, czy to na jakimś urządzeniu typu wanna, umywalka, czy na przykład na podłodze, na kafelkach. I nie będzie nam się przesuwał. Do współpracy z endoskopem przeznaczona jest aplikacja HDScope, którą należy pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.
Teraz należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aż zaświecą się czerwona i zielona dioda LED. Po paru sekundach moduł Wi-Fi będzie gotowy do pracy. Zielona dioda zacznie migać dość szybko. Podłączamy kamerę do wejścia przy wyłączniku, a następnie w smartfonie wyszukujemy sieć Wi-Fi o nazwie takiej samej jak endoskop, czyli MT4099. Smartfon powinien połączyć się bez hasła. Moduł Wi-Fi wyłączył mi się ze dwa razy, zanim udało mi się połączyć z siecią Wi-Fi w smartfonie, ale myślę, że jest to spowodowane zbyt słabym naładowaniem modułu. Podłączymy więc zasilanie na stałe na razie. Przechodzimy teraz do aplikacji HDScope i naciskamy Play. Pojawia nam się obraz z kamery. Obraz jest bardzo dobrej jakości. Na smartfonie mamy podgląd na żywo, ale w każdej chwili możemy zarejestrować obraz w postaci zdjęcia lub filmu. Kamera ma średnicę zaledwie 8 mm, także możemy dotrzeć nią w trudno dostępne miejsca bez konieczności całkowitego demontażu danego urządzenia. Obraz z endoskopu jest ostry w granicach od 4 do 6 cm od czoła kamery. Dzięki dołączonemu lusterku nakręcanemu na głowicę kamery możemy zobaczyć jeszcze więcej. Haczyk czy magnes dołączony do zestawu umożliwi nam wyciągnięcie jakiegoś przedmiotu czy na przykład śrubki, ale też pozwoli utrzymać dystans
dobrej ostrości. Ja osobiście używałem już podobnych kamer endoskopowych, na przykład do przeprowadzenia przewodów w sufitach podwieszanych czy innych trudno dostępnych miejscach, gdzie nie można było sięgnąć smartfonem do zrobienia zdjęcia czy filmu, to wtedy tego typu kamera była niezastąpiona. Kamera jest w pełni wodoszczelna, także możemy bez obaw wpuścić ją na przykład w rury kanalizacyjne, tam gdzie występuje woda, i sprawdzić drożność tych rur. Kamera endoskopowa Wi-Fi o jakości obrazu HD firmy Mediatek o symbolu MT4099 jest do kupienia za niecałe 120 zł. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!